okolicy. Co? Nie wiem, mały wóz. Duży. Teraz zaczynamy. Ten jest tutaj, ten jest wielki. No, no to... Gdzie jest mały? Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem zmęczonego człowieka. Widziałem, że ma ochotę usiąść i odpocząć. Mimo to szedł dalej. Nie mógł sobie pozwolić na wytchnienie, zanim nie spełnił wszystkich swoich obowiązków. Patrzyłem na człowieka pełnego woli walki. Sumiennego, wytrwałego, zwycięskiego. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat. No gdzie teraz? Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka potrzebującego pomocy. I drugiego, który tę pomoc niesie. Widziałem bezinteresowność i dobro. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat. Zamknąłem oczy, zobaczyłem szczerą przyjaźń. Zobaczyłem ludzi, którzy do serca wzięli sobie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Patrzyłem na lepszych ludzi, którzy zamiast nienawiści i zazdrości otworzyli swoje serca na braterstwo i miłość do drugiego człowieka. Widziałem ludzi, którzy tworzą lepszy świat. To prosto? Tak, no nie, do mnie, chodź do mnie. Oczy. Zobaczyłem człowieka, który walczył o lepsze jutro. Bronił tych, którzy sami siebie nie potrafią obronić. Widziałem człowieka, który niósł pomoc słabszym, bez wywyższania się ponad nich. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat. Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który zna swoją wartość. Widziałem człowieka, który nie uważa posłuszeństwa i karności za ujmę dla siebie. Człowieka, który szanuje otaczających go ludzi i tym samym zdobywa sobie ich szacunek. Patrzyłem na człowieka, który tworzy lepszy świat. Jak się czujesz, Ola? Czuję się rewelacyjnie, wypoczęta, wcale mi się nie chce spać, nie denerwuję się i jest super ogólnie. Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka prawdziwie wolnego. Człowieka, który nie potrzebuje używek, nałogu czy sztucznego świata. Człowieka, który jest ponad tym, co zniewala tak wielu. Człowieka, który z całą mocą dzierży swój los we własnych rękach. Patrzyłem na człowieka, który tworzy lepszy świat. Chodź teraz za mną.
nie płodzę w naszym dziewiątkowym kręgu, bo czwórka naszych członków rozpoczyna dziś swoją prawdziwie harcerską wędrówkę drogą, która na pewno nie będzie prosta. Będzie skrętna, będzie prowadzić pod górę, będzie miała na sobie dużo kamieni, przeszkód, głazów. Ale myślę, że sam cel będzie naprawdę piękny i będzie tym, co chcieliście osiągnąć, przechodząc na pierwszą zbiórkę. Coś, baczność! Związek Harcerstwa Polskiego, drużynowa 9 Mieleckiej Drużyny Harcerskiej, Hufiec ZHP Mielec. Na Goszyn, 20 czerwca 2015 rok. Rozkaz L3/2015. Spocznij. 1. Uchwały Rady Drużyny. 1.1. Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhów Paweł Leś, Szymon Czerkies, Janek Kuśnierz i druhnę Marlenę Pancerz. 2. Mianowania funkcyjnych. 2.1. Mianuję podzastępową zastępu Aziz druhnę Ewę Surdel. Życzę jej owocnej pracy. Całość baczność? Czuwaj. Rozkaz podpisała Samarytanka Weronika Krawiec. Spocznij. Proszę o wystąpienie druhny Marlenę. Marlena, chcesz złożyć przyrzeczenie harcerskie? Zgodnie z tradycją możesz wybrać sobie świat na przyrzeczenia. Musi to być osoba, która już takie posiada. Wybieram druhnę Klady Poprostu. Klady, wystąp. Dobrze. Teraz wyciągnij prawą dłoń w kierunku ognia i powtarzaj za mną rotę przyrzeczenia. Całość baczność? Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. Nieść chętną pomoc bliźnim. I być posłuszna prawu harcerskiemu. I być posłuszna prawu harcerskiemu. Po przyrzeczeniu. Stąd. Proszę o wystąpienie druha Szymona. Szymonie, czy chcesz złożyć przyrzeczenie? Tak. Zgodnie z tradycją możesz wybrać sobie świadka. Wybieram drucha Tomasza Surdela. Wyciągnij prawą dłoń w kierunku ognia i powtarzaj za mną rotę przyrzeczenia. Całość baczność? Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. Nieść chętną pomoc bliźnim. I być posłusznym prawu harcerskiemu. Być posłusznym prawu harcerskiemu. Na słowie harcerza polegają na zawisze. Po przyrzeczeniu. Stąd. Proszę o wystąpienie druha Janka. Chcesz złożyć przyrzeczenie harcerskie? Tak. Zgodnie z tradycją możesz wybrać sobie świadka. Wybieram druhankę Natalię Bodzioni. Wyciągnij prawą dłoń w kierunku ognia i powtarzaj za mną rotę przyrzeczenia. Całość baczność? Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Mieć chętną pomoc bliźnim. I być posłusznym prawu harcerskiemu. Na słowie harcerza polegającym. Po przyrzeczeniu. Tak. Wystąpienie ducha Pawła. Czy chcesz złożyć przyrzeczenie? Jasne. Zgodnie z tradycją możesz wybrać sobie świadka. Wybieram Olę Kreniszkę. Wyciągnij prawą dłoń w kierunku ognia i powtarzaj za mną słowa przyrzeczenia harcerskiego. Całość baczność. Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. Nieść chętną pomoc bliźnim. I przestrzegać. I przestrzegać. Prawa harcerskiego. Prawa harcerskiego. Słowie harcerza. Spocznij. Stąd.
Zaraz pod nim harcerskich 10 spraw. Ramię pręż, słabość krusz i nie zawieź pod siebie. Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie. Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny. Spoko. A dzisiaj została podzastępową, więc prosimy Ewę na środek. Prosimy, chodźcie chłopaki. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 2, 3, 4, niech żyje, żyje nam. 6, 7, 8, 9, 10. Nigdy nie zagasz,
Ahoj! Możecie iść spać do swoich kajów. Teraz?